Witamy się serdecznie w grze Dungeons i 3 jest to trzecia część, oczywiście jak sama nazwa mówi, serii Dungeon. Oczywiście gra to jest RPG, przynajmniej dla mnie, dla was może być to, nie wiem, MMO napierdalać, bądź jakiś tam kurwa fantastic bombastic. Oczywiście gra wydana przez Square Enix przy współpracy z Eidos. Oczywiście gra jest bardzo dobrze zoptymalizowana, grywalna. Oczywiście mamy swój ekwipunek, swoje pierdółki, które naprawdę nam się przydają. Oczywiście poziom postaci. Oczywiście możemy sobie na początku gry wybierać... jak to się nazywa? 4 klasy postaci, magik, tam dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jakiś tam czarownik, jakiś tam dziki napierdalać, i tak dalej, albo stolec. No i co? No i oczywiście w fabułę przechodzimy. A nie. My oczywiście postępujemy jak typowy wojownik. No i mucimy te. No bo co? Żryj blachę. Nasz przyjaciel Bogdanie. Bohdanie. Boch jak moch. Także jeszcze jesteśmy tutaj z przyjacielem, nie wiem jak się on zwabi. Martin Guiscard. Jakiś ziomek. Opatrzcie. Oczywiście on gada jakby go normalnie stado mrówek waliło w dupsko. Po prostu jak potoczony, pogryziony może tak. Może jak wyruchany, o. Dobra. Kiedyś ktoś się kłócił, wyzywał mnie, że po prostu nie pokazuje dubbingów, no to patrzcie sobie, co można sobie wybrać. No ale co mnie to? No co mnie to, ludzie? Naprawdę. Mam to w dupie, co on sobie mówi, nie? Ważne, co mam zrobić, kogo rozrypać. I w sumie to by było tyle, tak? Może to się przyda? Okej. No i w sumie trafienie krytyczne. No i zapindalamy. Oczywiście, jeżeli zastanowię was, jak można sobie zapisać grę, także tu jest taki pierdek, wchodzimy, wciskamy klawisz, u mnie to jest E, no i sobie zapisujemy i sobie lecimy dalej. Oczywiście sterujemy tutaj przyciskami w USD, także rozgrywka jest bardzo wczytowa, kamerka, grafika, optymalizacja, to są atuty, dzięki którym Square Enix i w sumie Eidos zasługują na pochwałę. Poczuj mą stal. Wszedł krytyk. Nie krytyk, krytyk. Normalnie. Jest czytowa. Nie tak jak jakieś tam pierdoły, które oczywiście, dzięki którym możemy się zastanawiać, jaka jest najlepsza gra 2011. Dużo ludzi stawia na Crysisa, no ja bym się kłócił, tak? No ale generalnie nie ma najlepszej gry 2011, no bo tych gier jest tutaj dużo, naprawdę dużo i dobrych, tylko że tutaj w tych grach siada optymalizacja, no i... ja tu za dużo nie będę spekulował na ten temat. Pozostawię oczywiście lowe, krowe, mowę dla was i wy sobie będziecie tam tyrać się, co, jaka jest najlepsza gra i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście możecie pisać
jeżeli chcecie zobaczyć sobie gierki 2001 do 2006 albo jeszcze starsze, no to możecie sobie do mnie oczywiście napisać prywatną wiadomość. No i ja postaram się coś zrobić, tak? Albo i nie. To jest oczywiście jeżeli mam czas, to zrobię. No i mam oczywiście wenę. Albo po prostu mówiąc językiem polskim, chęci. No bo niestety wszystko jest dobrze, ale chęci jest mało. I to jest właśnie do dupy. O! Jaki kozak. Wtrąciliśmy kilka dobrych rzeczy. No i git jest majonez. Staczamy się. No, dzięki za cynk. Dobra. Dziennik zadań. Tylko którym to jest? Zabij Borisa. No to hop. Spuścimy mu łomot, nakopiemy za dupy. Nigitas, majonez. Spoko. Mogę się założyć, że jest to pewnego rodzaju pułapka, no ale. Okej. Czyżby gra się zbugowała? O, tak. Co? Jak to się nie wkurwić? Skoro gra się zbugowała. Chuj by to strzelił. Ja pierdolę. Właśnie takiego typu gry, które są bardzo wkurwiające. No średnio mnie denerwują. No i oczywiście nie mam ochoty robić takich gameplay z tych gier. No ale chuj. Niech wam będzie. Mam to w dupie, nic nie zbieram. Ale co jestem? Jeszcze raz się podejmiemy tego zadania. Tylko, że zrobimy inną opcję, bo się gra może po raz kolejny zbugować i wtedy to już ją pierdolę razem z komputerem, ale tego naprawdę nie chcę. Tego już naprawdę nie chcę. I wy też na pewno tego nie chcecie.
Po prostu jej powiemy spierdalaj, wypchaj się, żruj ołów. Stara pinda, można zadanie. Gdzie tutaj leziesz ty? Arystokrato! I po raz kolejny spotyka nas ta jędza. Ale czy można ją jakoś sprawić, spławić? No i nie. Jednak jest to jakiegoś swojego rodzaju bóg. No i że nie mogę przejść, także będę się z wami żegnał. Pozdrawiam, Mister Woruch.